Cóż nowego pokazujecie na rynku, właśnie tutaj na rynku polskim? Pierwszą główną nowością jest kosiarka XT390. Największa, najszersza kosiarka w swojej klasie na świecie z pozycją ukośną, transportową, zaciągnikiem. Kosiarka ta przeszła już szereg testów w całej Europie z pozytywnym wynikiem. Prezentujemy ją dzisiaj w kolorze pomarańczowym, w kolorze barwach holenderskich, w którym to kraju miała okazję ta kosiarka skosić kilkaset hektarów łąk. Kosiarka posiada innowacyjny system zabezpieczenia najazdowego. Charakteryzuje się on tym i odróżnia się od innych systemów, iż zabezpieczony przed uszkodzeniem jest również pierwszy dysk kosiarki, czyli cała szerokość listwy jest zabezpieczona przed uszkodzeniem w przypadku najechania na przeszkodę. Ponadto drugą taką cechą charakterystyczną tej maszyny jest jej skośna pozycja transportowa za ciągnikiem, umożliwiająca łatwiejszy transport i rozkładająca lepiej masę na ciągnik. Stanowi mniejsze obciążenie dla ciągnika. Drugą nowością, jeszcze nie przetestowaną, jeszcze w fazie prototypu, jest przetrząsacz ośmiowirnikowy P8-890. Maszyna, której brakowało nam w naszej ofercie, dzięki której możemy powiedzieć, że mamy już pełen pakiet maszyn zielonkowych dla każdego dealera, dla każdego rolnika, dla każdego wymagającego przedsiębiorcy rolnego. Tutaj o szczegółach technicznych jeszcze nie będę się wypowiadał. Maszyna będzie testowana w najbliższym roku. Liczymy na to, że pojawi się w ofercie w kolejnym sezonie. Jak słyszymy, bardzo dużo nowości. Czy to właśnie powoduje, że firma Samasz ma aż takie osiągnięcia na światowym rynku i to spowodowało, że jest tak bardzo rozpoznawalną marką? Szczerze mówiąc, doszliśmy do ściany z wydajnością w starym zakładzie, w zasadzie w dwóch starych zakładach. Logistycznie bardzo ciężko nam było pogodzić produkcję w dwóch lokalizacjach. Ale też z tego względu, że rzeczywiście na świecie sprzedajemy coraz więcej wielkich zestawów, dużych maszyn, które potrzebują też dużych powierzchni, dużej fabryki, długich linii montażowych. Już kilka lat wcześniej podjęliśmy decyzję o tej inwestycji, natomiast proces projektowy trwał kilka lat, no i w końcu w 2018 roku przyszedł moment na przeprowadzkę. 2 lutego przeprowadzamy się finalnie do nowej siedziby, która rzeczywiście otwiera przed nami nowe możliwości, których skali jeszcze tak naprawdę sami nie znamy. Państwa kosiarkami koszą wszyscy, na całym świecie. Tak, rzeczywiście tak jest. USA, Kanada, Ameryka Południowa, ale też Japonia, Nowa Zelandia, Australia, wszędzie tam, gdzie rolnictwo jest na wysokim poziomie, szczególnie te związane z produkcją mleka, docieramy ze swoimi produktami. No i z roku na rok coraz bardziej pozytywne opinie, klienci są zaskoczeni trwałością, jakością, teraz też od niedawna designem naszych maszyn. No i cóż, odważnie patrzymy w przyszłość, nie spoczywamy na laurach, chcemy je dalej zdobywać. Targi Polagra, premiery odbywają się co 2 lata. To dobre rozwiązanie właśnie dla rolnictwa, że to właśnie co 2 lata pokazywane są najnowsze technologie, nowinki technologiczne, które można wykorzystywać w gospodarstwach, ale i w większych przedsiębiorstwach. Tak, zdecydowanie tak. Podobnie jak Agritechnika w Hanowerze, Polagra premiery, bardzo ciekawa idea 2-letniego cyklu targów. Popieram też, rzeczywiście jest czas na wdrożenie tych nowości, na przetestowanie. W tym cyklu 2-letnim rzeczywiście można się czymś pochwalić. Co rok nie zawsze jest taka możliwość, tak? Tutaj zbyt duża presja byłaby chyba na dziale konstrukcyjnym, badawczo-rozwojowym, żebyśmy mieli na takich targach jak Polagra premiery rzeczywiście z wieloma premierami tutaj debiutować. Także jak najbardziej jestem za cyklem 2-letnim. Też z tego względu, że tych imprez jest dużo, tych targów jest dużo i też my, ludzie pracujący w tych firmach, też mamy swoje życie i rzeczywiście jesteśmy za tym, żeby na takich targach pojawiać się co 2 lata.